Cześć! Czy byliście kiedyś w takiej sytuacji? Ola, chcesz napisać za mnie referat na 50 stron? Tak! Ola, wiem, że jesteś zajęta w sobotę, ale mega, mega potrzebuję twojej pomocy na cały dzień! Okej, odwołam wszystkie swoje plany? Ola, czy chcesz się rzucić w przepaść, bo tak zadecydowałem? Tak! Okej, ostatni przykład był naprawdę ekstremalny, ale wydaje mi się, że idealnie obrazuje problem, o którym chciałabym trochę pogadać w tym filmiku, mianowicie trudność z wypowiedzeniem swojego zdania, tego co czujemy i tego co chcemy. Jest to naprawdę spory problem. Odmawianie potrafi wręcz sprawić, że źle się poczujemy. I długo pracowałam nad tym, żeby stanowczo powiedzieć nie. I mam dla was książki, propozycje, które pomogły mi zachować taki stalowy kręgosłup. Nie dać się wymogom, poglądom czy przekonaniom innych. Jeżeli jeszcze mnie nie znacie, to jestem Ola i bardzo serdecznie zapraszam was na mojego tutaj bloga. Możecie też obczaić moje książki. Zasubskrybujcie, żeby co tydzień oglądać nowe filmiki. Mi będzie bardzo miło was przygarnąć tutaj do naszego YouTube'owego małego miejsca. A teraz przechodzimy już do odcinka, czyli książki, które pomogą ci być asertywne, których lektura pomoże ci wyrażać swoje zdanie i pomoże też w takim uzyskaniu, jak to ładnie powiedzieć, obojętności na to, co myślą o tobie inni. Dlaczego jest to tak ważne, żeby podejmować swoje własne decyzje i dbać o swoje szczęście? To pytanie wydaje się banalne, ale wydaje mi się, że żeby znaleźć odpowiedź, powinniśmy spojrzeć na nie z drugiej strony. Co się dzieje, jak tego nie robimy? Kiedy robisz coś, czego naprawdę nie chcesz robić, co naprawdę ci się nie podoba, ale w jakiś sposób, czy z uczucia powinności, czujesz się zobowiązany, że musisz to zrobić, czujesz się jakbyś był w uścisku, w jakiejś takiej klatce, czujesz takie narastające poczucie nieszczęścia, poczucie braku kontroli nad swoim życiem. Kluczem w tym wszystkim jest uświadomienie sobie, że spełniając cudze oczekiwania, czyjekolwiek jakby to nie były, nigdy nie osiągniesz prawdziwej radości. A jaki sens życia, jak nie możesz cieszyć się życiem i nie możesz odczuwać radości życia? I często uczy się nas, że powinniśmy być grzeczni, potulni, że powinniśmy patrzeć na innych ludzi, szczególnie dziewczynki. Chłopakom wypada być głośnym, ale tobie nie. Dziewczynce nie wypada tak mówić. On już taki jest, więc musisz to tolerować. I o ile jest to już rzadziej spotykane niż kiedyś, to ciągle widać takie podwójne standardy. Dlatego wydaje mi się, że sorry, ale nam kobietom jest jeszcze trochę ciężej w tej strefie. No bo jak to nie zrobisz mu na obiad schabowego? Trzeba się nauczyć mówić własnym głosem i te książki, które mi mega pomogły, jestem pewna, że tobie też pomogą. Nie jest to w żaden sposób sponsorowane. Te książki to jest 100% moje doświadczenie. Wszystko, co sama przeżyłam, doświadczyłam i się nauczyłam. Dlatego jestem tak przekonana, że naprawdę jeżeli masz z tym problem, to powinnaś lub powinieneś po nie sięgnąć. Pierwsza książka to jest moja ostatnia lektura, czyli Aleksandra Rainworth i Pieprzyć to. Tytuł jest dość mocny i dobrze, bo naprawdę przyciąga uwagę, moją na pewno przyciągnął. I właśnie dzięki temu, że jest taki mocny, zdecydowałam się, okej, jak to mówią, byka trzeba wziąć za rogi. I ta książka jest właśnie takim wzięciem życia za rogi. Dzieli się na 6 rozdziałów o różnych aspektach życia. Są to na przykład przyjaciele, rodziny, praca, także miłość, wybieranie partnerów i jest o tym, że tak naprawdę niczego nie musimy i na wszystko, co nam nie pasuje, możemy powiedzieć nie w każdej dziedzinie życia. A nawet powinniśmy. Ta książka pokazuje różne życiowe sytuacje bohaterki i ja na pewno mogłam się z nią utożsamić, bo też kiedyś było we mnie takie przeczucie, że jak komuś coś odmówię, że jak w ogóle coś źle zrobię, że jak w ogóle zrobię coś inaczej niż ktoś chce, to ktoś mnie znielubi i to będzie koniec świata, a w ogóle moje życie rozpadnie się na kawałki. To jest naprawdę absurdalne poczucie, ale jeżeli też borykacie się z tym problemem, no to wiecie, że tak jest. To widmo znielubienia mnie przez kogoś jest tak silne, że ja już wolę się przemęczyć i zrobić to, co mi nie pasuje, niż być znielubioną. Autorka pokazuje wiele sytuacji, że po pierwsze, nikt cię nie znielubi, jak będziesz asertywnym, a po drugie, nawet jeżeli to jego strata i nie potrzebujesz tych ludzi w swoim życiu. Mówi o tym, że nie trzeba być idealnym, nie trzeba być najlepszą wersją siebie, nie trzeba sobie zrywać włosów z głowy, jak po prostu robić wszystko idealnie, tak jak nam mówią na Instagramie, tylko po prostu trzeba być sobą, żyć w granicach własnego komfortu w każdej sferze życia, czy to jest figura. Nie trzeba
mieć idealnej figury. Nie trzeba zawsze chodzić w makijażu. Nie trzeba być idealną wersją siebie, trzeba być taką wersją siebie, którą po prostu polubisz. Szczególnie fajny był dla mnie rozdział o asertywności w pracy i właśnie tutaj autorka podała przykład, że ktoś ją ciągle prosił o pisanie jakichś artykułów i ona nie miała z tym problemów, było to dla niej łatwe, ale zabierało jej czas. Ja tutaj totalnie mogę się z tym utożsamić, jak ktoś miał jakieś problemy w szkole, czy gdzieś indziej, to ja po prostu pierwsza rzucałam wszystko i tak, tak, ja ci pomogę. Oczywiście coś za coś i traciłam czas na wiele swoich rzeczy, ale pomogłam i co? I ta osoba mnie lubiła. Autorka w końcu powiedziała nie temu swojemu natrętnemu koledze i kolega jej nie zwyzywał, zrozumiał to i powiedział okej. Okay. I to było takie odkrywcze, że naprawdę nic się nie stanie, jak komuś odmówisz. Bardzo fajny jest też rozdział o miłości, o tym, że nie musisz iść na kompromisy, nie musisz się godzić na coś, co ci nie pasuje, że przede wszystkim najważniejszą rzeczą w związku powinien być szacunek do samego siebie i swoich preferencji, a nie ugody, z którymi ty gdzieś z tyłu głowy ciągle żyjesz w konflikcie. Fajnie też napisała, że nie musisz mieć wspólnych pasji, bo ona ze swoim partnerem robiła jakieś sporty, jakieś rzeczy, których nie chciała i okazało się to wcale niepotrzebne. Ciągle mogli być w związku, a nie robić wcale tylu rzeczy razem. Więc jest to takie dość nowatorskie, fajne, mocne podejście do wielu aspektów życia i fajnie się czyta, że to jest właśnie takie doświadczenie z pierwszej ręki. Kilka cytatów. Najlepiej zacząć od siebie. Większość z nas boryka się z niejasnym poczuciem, że musi coś sobie poprawić. Tyłek, portfel, pewność siebie. Zazwyczaj jest tak, że człowiek ma w miarę stabilną wagę. Bez godzenia się i obżerania. Ta waga z reguły nie ma nic, ale to absolutnie nic wspólnego z tym, co nazywamy plażową figurą. W przypadku dziewczynek tak nieproporcjonalnie ważną rolę odgrywa własny wizerunek. I dlatego niektóre z nich nigdy z tej pułapki się nie uwolnią. Na stronach tej książki odpowiemy sobie na pytanie, jak przestać przejmować się ludźmi i błahostkami. Jak mimo to nie zamienić się we wredną osobę? Jakie kryteria pozwalają odróżnić to, co ważne, od tego, co nieistotne? Obczajcie, naprawdę mua! Kolejna książka pojawiała się już chwilę temu na kanale, ale ja po prostu nigdy nie mogę przestać mówić o tym, jaka ona jest cudowna. I to jest Żyć jak kot. I nie jest to propozycja tylko dla kociarzy, ci co lubią psy też mogą sobie poczytać, bo to jest książka o tym, jak na podstawie kociego zachowania, które naprawdę idealnie pasuje w tym aspekcie do tematu książki, nauczyć się odpuszczać, skupić na tym, co najważniejsze i zadbać o własne szczęście. Autorka tej książki, Stephanie Gardner, wychodzi z założenia, że kotom żyje się trochę lepiej niż nam. Chce rozszyfrować ich zachowanie, ich niezależność i zaaplikować ją do ludzkiego życia. I właśnie na łamach tej książki jest dużo rozdziałów o tym, jak zachowuje się kot. Na przykład, kot unika konfliktów, kot dba o własną przestrzeń, kot skupia się na tym, co najważniejsze. Kot jest urodzonym przywódcą, kot lubi spokój, kot nie przejmuje się cudzym osądem. I takie cytaty z książki, które mam zakreślone, zawsze do nich wracam, jak gdzieś tam gorzej się czuję. Staraj się zachować choć odrobinę niezależności we wszystkich obszarach życia, a zyskasz wolność. Znasz powiedzenie, znalazłeś czas, by się narodzić, znajdź czas, by umrzeć, a w tym celu zrób jak kot, znajdź czas, by żyć. Nie przywiązuj zbytniej wagi do dóbr materialnych, bo wiesz, co mówią, rzeczy, które posiadasz, w końcu zaczną posiadać ciebie. Świetny jest też koci plan dnia, który głównie składa się ze spania, ale mówi też o tym, jak ważne są posiłki, jak ważny jest odpoczynek, dlatego naprawdę, jeżeli lubicie koty, no to jest to dodatkowa zaleta, ale może na jakiś prezent pod choinkę coś. Fajna, szybka lektura. Ostatnia książka to książka Reginy Brett, którą uwielbiam. Przeczytałam wszystkie jej książki. Jestem wielką fanką jej felietonów. I ta książka jest w ogóle zadedykowana dla Polaków, bo Regina bardzo lubi Polskę, bardzo lubi tu przyjeżdżać. Ja byłam na jej spotkaniu autorskim w Warszawie. Jest naprawdę cudowną, przekochaną osobą, dlatego jej książki nie mogłoby zabraknąć w tym zestawieniu. I Mów własnym głosem jest dokładnie o mówieniu własnym głosem, o tym, jak ważne jest wokalizowanie swoich myśli, swoich poglądów i tego, czego chcesz, a co ważniejsze, czego nie chcesz. To jest 50 lekcji o asertywności, historii też życia wziętych, często z przeszłości autorki, z jej rodziny, o tym, jak nauczyła się stawiać czoła codzienności, wbrew lękom, obawom i też w tym wszystkim wobec takiego uczucia, że ktoś może pomyśleć, że jesteśmy głupi. Regina podkreśla, że słowa ma
mają super moc, że twój głos i twoje myśli to jest super moc. I rzeczywiście, jak się nad tym zastanowisz, słowa, to co mówisz, mają siłę zmieniać świat, mają siłę zmieniać rzeczywistość. Regina mówi, że odwagę trzeba ćwiczyć. I nie ma co się wpędzać w takie poczucie, że o Boże, ja to nie umiem mówić własnego zdania, bo to wymaga odwagi i to jest wszystko jak taki mięsień, który można wyćwiczyć. Wspomina też, że nie zawsze znaczy nie. Że słowa z głębi serca trafiają w głąb serca i jak ważne jest to, żeby wytłumaczyć tak dokładnie, dlaczego coś nam nie pasuje, dlaczego czegoś nie chcemy i osoba o przeciętnym intelekcie emocjonalnym powinna zrozumieć. Regina zmienia taki sposób myślenia, zmienia nasz sposób wyrażania własnych myśli i opinii. Udowadnia, że to, żeby żyć w zgodzie z samym sobą jest najważniejsze w szczęściu. Takich fajnych kawałków książki to jesteśmy potrzebni światu na wiele sposobów, poszukaj własnego. Ona właśnie zawsze inspiruje do takiego znalezienia swojego miejsca w świecie. Doszłam do wniosku, że strach jest nudny. Każe nam trzymać się tego, co znane, więc padamy coraz w głębiej utarte kolejny. Kiedy już będziesz gotowy na zmiany, zaangażuj się w nie w pełni. Niech ta droga wiedzie tylko w jednym kierunku. Po przybyciu do Veracruz w 1519 roku, konkwistator Hernán Cortés rozkazał załodze spalić wszystkie okręty. Mieli pozwolić, żeby ogień zniszczył wspaniałe i cenne statki, którymi przepłynęli. Tak, zwycięstwo albo śmierć. Odwrót jest wykluczony. Sztuka asertywności, sztuka mówienia nie, sztuka sprzeciwiania się rzeczom, które uważasz, że są błędne, jest naprawdę trudną sztuką, ale wartą nauczenia się. I ja jako taka osoba, która wcześniej tak stała z boku i na wszystko przytakiwała i cokolwiek mi się złego nie działo, to ja miałam zawsze takie, no dobra. To teraz, mówiąc otwarcie nie, naprawdę czuję się bardziej szczęśliwa i bardziej wolna. Dlatego tobie też z całego serca to polecam. Z pewnością sięgnij po te lektury. Jeżeli macie jeszcze jakieś książki albo blogi, artykuły blogerów, którzy mówią o tym temacie, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. A na dziś to już tyle. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się cieplutko i jeszcze raz tylko zasubskrybujcie, ok? Żegnam was serdecznie, pa! Dreaming high.